Serdecznie witam u poranku w kolejnym naszym maceranku, a dzisiaj otwieramy sobie Lizę Hebrajczyków, rozdział czwarty i dwa wersety bierzemy sobie na warsztat. Dwunasty i trzynasty. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Drodzy bracia i siostry, Słowo Boże, Słowo Boże, od tego się zaczyna nasz fragment, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. A kończy się. I odsłonięte przed oczami wszystko, jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Oczywiście, że Słowo Boże jest też literą, która została zapisana i mamy do niego dostęp, ale w Biblii, właściwie w Księdze Objawienia, dwukrotnie Jezus Chrystus jest przedstawiony z imienia, które brzmi Słowo Boże. Ewangelia Jana i jej prolog mówi o tym, że Jezus był słowem, słowem, które wypowiedział Bóg. Więc ten fragment musimy rozumieć niejako dwutorowo z naciskiem na Jezusa Chrystusa, który wszystko widzi, przed którym wszystko jest obnażone. Tyle tylko, że czytając w ten sposób ten fragment, trochę nam się zburzy ten obraz takiego Jezuska, który co to wszystkich przytula, wszystkich kocha. To przyjrzyjmy się. Słowo może jest żywe i skuteczne. Nie ma wątpliwości, że Jezus Chrystus jest żywy i jest skuteczny. Tak. Jest skuteczny. Po pierwsze, dlatego, że sprawdził się, dał tego dowód, wypełniając swoją misję powierzoną mu przez ojca, ale też jest skuteczny, i myślę, że na to powinniśmy położyć właśnie nacisk tutaj zbawiając tych, których ojciec mu daruje, bo sam Bóg piórem. Apostoła Pawła w ósmym rozdziale listu do Rzymian powiedział: Że nic nie wyrwie z ręki Jezusa Chrystusa tych, którzy są jego. I tam jest cała długa lista, możemy to sobie w ósmym rozdziale przeczytać. Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Ten miecz obosieczny to był jedyny miecz wtedy w historii. Wojskowości ten miecz rzymski zwany Gladiusem jest po dziś dzień uważany za najbardziej niszczycielską broń świata. Tak, bardziej od bomby niszczycielskiej, od bomby atomowej. Dlaczego? To była straszliwa broń. To był krótki miecz. Ten miecz nie, nie, nie miał większe, więcej jak pół metra długości. Był więc bardzo poręczny w zwarciu. Ale miał pewną cechę, której wtedy, gdy został prowadzony, żaden inny miecz i żadna inna broń nie posiadała. Kiedy wbijał się w ciało ofiary przeciwnika, to zarówno w górę, jak i w dół mógł ciąć. Nie było takich mieczy wtedy. Zwykle tylko jedna strona była zaostrzona, dlatego tak straszny był ten miecz i tak straszny czynił spustoszenie. I dlatego, kiedy czytamy, że On jest ostrzejszy niż wszelki inny miecz, to znaczy, że otwiera wszystko, dokładnie wszystko otwiera. Przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha. Tylko Chrystus jest w stanie rozdzielić to, co duszewne, od tego, co duchowe w nas. My często Żyjemy w takim świecie, powiedziałbym, urojonym. To, co duszewne, wydaje nam się duchowe. To, co duchowe, wydaje nam się duszewne. Ale Chrystus potrafi przyjść i swoją obecnością wskazać, co pochodzi od nas, a co pochodzi od Niego. Nikt nie ma wtedy żadnych wątpliwości, w jakim jest stanie i co tak naprawdę nim motywuje. To potrafi tylko Chrystus i Jego obecność. Dlatego ludzie tak nie lubią obecności Chrystusa, bo nic nie da się ukryć przy Jego obecności. Nic. Dalej czytamy, że ono jest w stanie rozdzielić stawy. Stawy to nic innego jak połączenia. I Kościele mamy wiele problemów różnych. One zawsze są na styku człowiek człowiek, a więc te stawy nie, nie funkcjonują najlepiej. I zawsze jest tak, może nie zawsze, ale w większości, zdecydowanej większości przypadków jest tak, że nikt nie chce się przyznać, że to on jest przyczyną problemów w miejscu tego połączenia. Zawsze to jest. On winny, ona winna, ale nie ja. Ale kiedy Chrystus staje w swojej obecności, pomiędzy, to nie masz żadnych wątpliwości: kto tutaj jest winien? Szpik. Szpik to taka miękka tkanka ukryta całkowicie przed ludzkim wzrokiem, nawet przed wzrokiem, tak zwanym wzrokiem wszelkich urządzeń, które moglibyśmy wprowadzać wewnątrz ciała ludzkiego, ponieważ ona jest, ta tkanka schowana wewnątrz twardej kości. Aby się do niej dobre, trzeba by ją, tą kość, przeciąć. A więc sugeruje nam to, że Chrystus nawet widzi to, co chcemy ukryć przed wszystkimi, nawet przed samymi sobą. Tak zabudujemy to miejsce w naszym wnętrzu, że jak tworzy swego rodzaju bunkier, taką twierdzę, z której często wychodzą napady na innych ludzi. I my oczywiście uważamy, że nic złego się nie dzieje, ale kiedy stanie Chrystus, bramy się otwierają do tej twierdzy i wszystko widać. I nie ma wątpliwości, jak wielki grzech towarzyszy nam w życiu. Tylko Chrystus jest w stanie osądzić zamiary i myśli naszego serca coś, czego nie widać, ale coś, co jest rzeczywistością. Ponieważ serca pochodzą wszystkie nasze słowa. Wszystko, co wychodzi przez usta, pochodzi z serca, a więc to, co jest niewidzialne, staje się słyszalne. A więc możemy to swoimi zmysłami poznać. Kiedy Chrystus staje wobec naszego wnętrza, naszego serca, to każdy zamiar naszego serca, każda myśl jest widoczna. Niczego nie ukryjemy. Możemy próbować oczywiście, ale niczego nie ukryjemy. Nie ma stworzenia, które by się mogło przed nim ukryć. No, jak może być, skoro On jest Stwórcą wszystkiego? Przez Niego świat został stworzony, dla Niego został stworzony, w Nim żyjemy, w Nim poruszamy się, to On jest Panem wszystkiego. Przeciwnie, wszystko jest przed Nim obnażone i odsłonięte. Przed Nim musimy zdać sprawę. Przyjacielu, przed Chrystusem musisz zdać sprawę ze swojego życia. Przed Chrystusem każda Twoja myśl jest widoczna. Słowo, które się pojawi na Twoich ustach, jest znane Bogu długo przed tym, zanim się zrodzi w Twoich ustach. Bracia i siostry, powinniśmy chodzić w wielkim ujrzeniu przed Bogiem, dlatego że On nas zna, On zna nasze słabości, nasze niemoce, Nasze złości, ale jest wierny, ponieważ Chrystus jest tym, który nas zbawił. To On nas przyprowadził do Chrystusa, a Chrystus nas przyprowadził do Niego. I tak, Syn objawił nam Ojca, a Ojciec objawił nam Syna. Tak znamy Boga, tylko tak. Tylko tak znamy Boga. To jest niezwykły przywilej w taki sposób poznać Boga. Niezwykły przywilej. A pamiętajmy, że jeśli rodzimy się na nowo, to duch święty w nas zamieszkuje. Duch święty w nas zamieszkuje. Jesteśmy świątynią ducha świętego. Oj, dzieje się. Kiedy Pan przychodzi do naszego życia, dzieje się. Nie bójmy się Bożej obecności w naszym życiu, ale nie miejmy złudzeń. Kiedy On przychodzi do naszego życia, wszystko jest obnażone. Nic ukryć nie możemy. Jemu i tylko Jemu wszelka cześć i chwała. Amen. Witam a aceranku! A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Niech się rozchodzi.